Moi drodzy, witam Was wszystkich. W tym filmiku chciałabym opowiedzieć o zmianach, jakie zobaczyłam na Ukrainie. Z tego czasu, jak wyjechałam do Polski, już minęło 5 lat i dużo czego się zmieniło na Ukrainie. I za każdym razem, jak przyjeżdżam na Ukrainę, to widzę jakieś zmiany. Także dzisiaj chciałam o nich powiedzieć. I pierwsza zmiana, jaką zauważyłam, to jednak na Ukrainie coś robią z tym, żeby polepszyć stan dróg. Widzę, że jakieś robią remonty. Też zauważyłam, jak jechałam z Kijowa do miasta Sumy właśnie teraz, jakieś parę dni temu. Przez jakąś część drogi nie można było jechać, trzeba było objeżdżać, przez to, że teraz właśnie robią te remonty. Też zauważyłam w miastach, że drogi jednak trochę się polepszyli. Oczywiście to nie jest taki idealny stan, albo taki stan jak w Polsce, tak, ale coś tam robią, minimalnie tak się starają i z tego też oczywiście się cieszę, że chociaż jakieś minimalne zmiany, ale są i coś robią dlatego, żeby polepszyć tak ludzi, po prostu polepszyć życie ludzi, jakie mieszkają tutaj na Ukrainie. Drugą rzecz, jaką zauważyłam na Ukrainie, że też już wprowadzili w niektórych miastach, ogólnie zauważyłam to w Kijowie, takie busy, gdzie można płacić też kartą, gdzie w busach już postawione biletomaty. I oczywiście bardzo mnie to zaskoczyło i te busy były nowe. I mam nadzieję, że te zmiany będą na całej Ukrainie, tak? I może niedługo też pozmieniają w innych miastach stare busy, stare bardzo tramwaje, jakie jeszcze jeżdżą, trolejbusy już na takie nowsze. Oczywiście zmiany są, ale niestety dużo też jeżdżą jeszcze starych busów, nie wiem, jakie mają nawet z 50 lat, a to i więcej, na jakich czasami strasznie jeździć. Jak jechałam teraz do babci, to jechała taka marszrutka, taki mały busik, w jakim w ogóle się nie otwierali tylne drzwi i po drodze ten bus przestał działać, przestał jechać i powiedzieli przez to, że na Ukrainie teraz ogromne upały i przez to coś tam się zepsuło i my musieliśmy przejść na inny bus, ale dopóki czekaliśmy ten inny bus, to byliśmy właśnie w tym starym busie, tam gdzie w ogóle nawet nie można było otworzyć drzwi, żeby go przywietrzyć i to było strasznie, jak byliśmy tam jak w saunie po prostu. Także niestety, ale dużo jeszcze oczywiście takich starych busów, no ale najważniejsze, że chociaż coś się zmienia. Też zauważyłam na rynkach, na przykład w mieście Sumy, to też rynek rozbudowali, zrobili już taki rynek, że więcej takich sklepów już jest takich w środku, czyli rynek jakby w takim pomieszczeniu, a nie tylko jak wcześniej było na ulicy i często też na ulicy sprzedawali jakieś mięso, to teraz raczej tylko już w takim zamkniętym jakby rynku, gdzie właśnie takie lodówki, zamrażarki i tak dalej i sprzedają bardziej tylko tamto mięso już, także też zauważyłam taką różnicę. No, ale też oczywiście na rynku można kupić, normalnie ludzie stoją na ulicach i na przykład sprzedają domowe mleko, twaróg i to już raczej jest bez lodówki, no ale starają się to sprzedać jakoś szybciej, tam widzę, że często tak, że ludzie przyjeżdżają od rana i już za parę godzin to mleko tam jest sprzedane i twaróg, także z drugiej strony to też fajnie, że można kupić takie jeszcze domowe jedzenie na Ukrainie, czyli domowe mleko, twaróg, jajka, mięso. Niektórzy ludzie przywożą po prostu na przykład tam mięso z kurczaka, tak, takie domowe, można go kupić tak na szybko, bardziej to nie będzie jako sklep taki postawiony na rynku, a tylko ludzie stoją, dla nich wyznaczone takie miejsce, gdzie oni mogą stać i po prostu tak na szybko to wszystko sprzedać. Następną różnicę, jaką zauważyłam, jednak dużo też się buduje nowych bloków, robią nowe inwestycje, oczywiście w większych miastach, ale zauważyłam, że w mniejszych miastach niektórych w ogóle nic nie budują i też nawet takie stare budynki jak stali, takie stoją do tej pory, nawet ich
nie remontują i nic nowego nie budują, ale w większych miastach zauważyłam, że bardzo dużo inwestycji, w Kijowie na przykład bardzo dużo nowych domów, nowych bloków, naprawdę Kijów przestaje bardzo rozbudowany. Teraz też jestem w mieście Sumy i też tutaj te bloki, bardzo dużo jest nowych, ludzie inwestują w mieszkania, starają się tam kupić albo wziąć kredyt, także tak, miasto się rozbudowuje, też dużo jakichś nowych sklepów. Także cały czas coś się dzieje. Powolutku, minimalnymi jakimiś kroczkami, ale i tak coś starałem się robić. Następna rzecz, jaką zauważyłam, takie zmiany, że dużo, dużo pootwierali różnych restauracji, różnych kafe jakichś nowych. Potem też wymyślili takie coś, jak na przykład w Polsce takie malutkie busiki, na przykład jakich sprzedają kawę, wcześniej czegoś takiego, albo taki samochód, tak, w jakim sprzedałem kawę wcześniej. Bardzo mało było czegoś takiego na Ukrainie, teraz jest bardzo dużo, to jest bardzo popularne. Też hot dogi takie jak w Żabce w Polsce sprzedają, takie po francusku, tak? Też bardzo dużo takiego się pojawiło, czyli jakieś też restauracje z europejską kuchnią. Także mnie bardzo cieszy to, że na Ukrainie coś robią, budują nowe restauracje. Starają się budować albo chociaż remontować te drogi, wprowadzają busy. Też zauważyłam, że na Ukrainie ostatnim czasem wprowadzili dużo nowych pociągów i ogólnie oni jeżdżą między takimi największymi miastami na Ukrainie. To też bardzo szybkie pociągi, nowe i oczywiście, że bardzo wygodnie przyjechać się już takim nowym pociągiem przez to, że starych bardzo często, myślę, że w ogóle zawsze prawie, nie ma w ogóle klimatyzacji i po prostu te pociągi już takie zniszczone, że myślę, że na pewno już nie można nimi jeździć. Czasami nawet w niektórych nie otwierają się też okna i bardzo się cieszę, że wprowadzili te nowe pociągi. Oczywiście, że ceny w tych nowych pociągach dużo wyższe niż w tych starych, no ale już jedziesz z komfortem, już jest klimatyzacja, automatyczne drzwi, po prostu jest dużo wygodniej, także w sumie też można od jednego miasta do innego miasta Ukrainy można dojechać bardzo szybko, a Ukraina jest ogromna. Też zauważyłam takie zmiany już bardziej nie w miastach, a na wioskach. I te zmiany dotyczą tego, że na wioskach już mniej ludzi mieszka niż wcześniej. Ogólnie dużo ludzi starszych oczywiście umiera, a młodzież nie chce zostawać się na wsi i po prostu wyjeżdżają do większych miast. Przez to na wsi często jest tak, że już nie ma na przykład tyle zwierząt jak wcześniej. Wcześniej też można było zobaczyć takie ogromne stada krów, jakie na przykład gdzieś tam w polu, tak? I to teraz można zobaczyć tam do 10 tych krów i na przykład to będzie z całej ulicy, tak, albo z całych tam iluś tam ulic, także widzę te zmiany, że już nie tak dużo osób trzyma jakieś zwierzęta też u siebie w domu, albo tam minimalnie się starają, na pewno nie takich dużych, jak tam krowy albo koni. Także na wsi mało młodzieży, mało dzieci i też starszych ludzi z czasem się robi mniej. I dlatego niektóre wioski w ogóle już puste i tam tylko może mieszkać jakieś parę osób albo w ogóle niektóre wsi po prostu tam jakieś stare domki stoją i już w ogóle nikt tam nie mieszka. Także taka mniej więcej sytuacja jest na Ukrainie. Teraz powiedziałam takie rzeczy, jakie zauważyłam tak na pierwszy rzut oka. Także dziękuję wszystkim, kto oglądał ten filmik do końca. Oczywiście też zapraszam do oglądania innych filmików na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mój kanał, to oczywiście zapraszam to zrobić. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa, pa!